Dzień dobry, witajcie. Tutaj z tej strony Zawadzkit. Chciałbym wam przedstawić grę WRC od Electronic Arts. Dla fanów gier wyścigowych jest to dosyć duża premiera, a mi niestety nie starczy czasu na to, żeby stworzyć taką pełną recenzję, jakie są w moim stylu, gdzie opisuję wszystko po kolei, jakby szczegółowo, dokładnie. Tutaj niestety nie starczy mi na to czasu, ale no nie wybaczyłbym sobie, żeby pomijać tę grę kompletnie, dlatego też postanowiłem troszkę zabawić się formą, spróbować czegoś nowego, żeby po prostu pokazać tę grę, bo nie chciałbym jej pomijać, bo jest to coś ciekawego tutaj, jeżeli chodzi o ten świat gier wyścigowych. No dobrze, tutaj chciałbym od razu też wyjaśnić, że tutaj sobie ogrywam tą wersję z EA Play. To jest 5-godzinny trial, dostępny dla każdego, niezależnie czy gramy na Playu, czy na Xboxie, czy na PC, to mamy dostępny ten 5-godzinny trial, więc jeżeli sami chcecie spróbować grę, no to macie świetną okazję. Tak naprawdę, jeżeli macie Game Passa, to macie Game Passa PC lub Ultimate, to macie to już w zestawie. No dobra, wystarczy tego przydługiego wstępu. Lećmy dalej. Tutaj uprzedzam, że może być trochę cięć. Cięcia będą po prostu, żeby po prostu oddzielić jakieś tam segmenty, żeby też nie przedłużać aż tak tego materiału. No, palnę coś głupiego, to też sobie wytnę. Nie będę tego ukrywał. No dobrze. Główną osią zabawy tutaj w tym wypadku jest tryb kariery. To jest taki korowy jakby tryb tutaj, który bardzo przypomina ten od poprzedniego wydawcy, no bo tutaj też chciałbym wspomnieć dwa słowa o tym, że jakby Kiloton, czyli KT Racing, jakby oddało pałeczkę tworzenia gier WRC Codemasters, Electronic Arts, i to jest dosyć ciekawe, bo też te gry Kilotona nie były aż takie złe, ale one były mocno arcade'owe. Twórcom po prostu nigdy nie udało się osiągnąć szczytowego poziomu w kwestii rozgrywki, grafiki, a przede wszystkim fizyki tak naprawdę. Twórcy albo nie mieli już na to ochoty, jak wiedzieli, że oddają licencję, albo budżetu po prostu na to, żeby coś tam więcej zbudować. No wiadomo, były tam zawsze dodawane jakieś nowości, ale po prostu to były już takie drobne zmiany. Nie chcę mówić odcinanie kuponów, bo to nie było aż tak, ale no możliwe, że dobrze, że się coś zmieniło, bo no, była taka stagnacja. No i tutaj wchodzi cały na biało Codemasters i przychodzi rewolucja, no nie? Zostają... Oni sami zostali ostatnio włączeni w szeregi Electronic Arts, więc dla nich to też jest duża zmiana. A kolejną zmianą jest to, że porzucili swój autorski silnik, nie wiem czy na stałe, czy na cele WRC, i przeszli na Unreal Engine 4. To też jest bardzo ciekawe, skutki tego za chwilę wam opiszę. No dobra, tryb kariery. Tutaj tak naprawdę mamy kalendarz. I to po prostu jest kalka tego, co było w poprzedniej grze w WRC, także to jest jakby ten sam zamysł, że po prostu mamy do wyboru kilka wydarzeń i musimy tak naprawdę wybrać, w którym chcemy brać udział. Są takie zawody, czysto po prostu takie dojeżdżenia, ale są też tutaj takie pasywne jakby rozwijanie teamu, jest tutaj też bardzo podobny rozwój teamu jak w WRC Generations, że po prostu nasz team ma jakieś tam określone cechy i można je rozwijać, można rozwijać wielkość teamu. Oczywiście, jeżeli są zmęczeni, można ich jakby wysłać na odpoczynek. Także tutaj sobie po prostu musimy wybrać w każdym tygodniu jakąś aktywność. To trzeba to robić z głową, żeby po prostu no, dobrze rozwijać się w grze. Trzeba brać udział w dużej ilości zawodów. No i tutaj na przykład mamy już pierwsze zawody w WRC w Monte Carlo. One faktycznie są zawsze na początku w styczniu. I ta aktywność zajmie 2 tygodnie w tym kalendarzu, czyli trzeba pamiętać, że są też większe jakieś tam wydarzenia. Później musimy po prostu wziąć udział w kolejnym
czyli tutaj na 2 tygodnie blokujemy sobie kalendarz, biorąc udział w tych zawodach. No dobrze, żeby pokazać grę, to ja sobie to włączę, odpalimy sobie i tu kolejna rzecz, czyli nasze auto zbudowane w trybie budowniczym. Ja pokażę ten tryb za jakiś czas, a teraz tylko pokażę, że można sobie malować auto na bazie takich zwykłych szablonów, ale też można wstawiać sobie naklejki na pojazd w dowolne miejsce. Jest to bardzo proste względem konkurencyjnych gier takich wyścigowych między Fordzą, między Gran Turismo czy Need for Speedem, bo tam jest najbardziej rozbudowany moim zdaniem ten edytor. No to tutaj jest dosyć prosto, ale to też dzięki temu możemy szybko stworzyć sobie jakiś tam swój ulubiony motyw. O budowaniu aut powiem jeszcze później, bo to jest też dosyć ciekawe. No to nic, odpalamy sobie wyścig. No ja będę, nie ukrywał, trochę tutaj lamił. Nie znam jeszcze tych tras, które są tutaj zaoferowane. A poza tym mówiąc, no ciężko jest się po prostu tak skupić. Myślę, że wiele osób, które tak na żywo komentują i grają, no to zgodzą się ze mną, że nie jest to jeszcze najłatwiejsze. Ja też nie jestem wprawiony w tą formę. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy powinienem trzymać się swoich tradycyjnych ram, gdzie sobie czytam po prostu skrypt, który sobie ładnie napisałem, czy jednak powinienem zastanowić się nad częstym wrzucaniem filmików, częstszym po prostu, ale tak na luzie. Mówię sobie po prostu, a wy słuchacie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. No to jedziemy. Tutaj oczywiście na początku porady, informacje. Tutaj niestety zabrakło języka polskiego, co jest dla mnie niestety dużą wadą. Nie chodzi o znajomość języka, ale po prostu ja lubię, jak jest język polski, chociaż napisy, żeby były, a w rajdach, no to jednak ten głos audio pilota łatwiej by było wyczuć, gdyby był w języku polskim. I wiem, że niektórzy grają po angielsku, nawet jak mają wersję polską dostępną, ale ja nie jestem tą osobą, ja wspieram to, że chce się twórcom to robić. I tutaj wstyd moim zdaniem, że wydawca taki duży jak Electronic Arts nie był w stanie tego dowieść, bo tak naprawdę mniejszy wydawca, który poprzednio wydawał serię WRC, czyli Nakon, był w stanie dostarczyć polskie napisy. Nie był to może polski pilot, ale były chociaż napisy. A poprzednia gra Codemasters, taka rajdowa, czyli Dirt Rally 2.0, była normalnie po polsku. No dobrze, jedźmy. Shakedown ominiemy sobie. Shakedown to jest po prostu takie dodatkowe, krótkie zawody. One dają zawsze 4 opony gratisowe, także to jest spoko. Ale nam jest to niepotrzebne. To jest po prostu rzecz wyciągnięta z realnych rajdów. Tam też, z tego co wiem, nie wszyscy biorą udział w Shakedownie. Okej. Zaczynamy rajdy, możemy więc zacząć wrażenia takie na temat samego grania. Jeżeli chodzi o może grafikę, bo ona się najbardziej rzuca w oczy, to ona jest, tak szczerze mówiąc, przeciętna. Ja na początku grałem tą grę na komputerze. Mój komputer jest dosyć słaby, więc tam byłem w stanie to przebaczyć. A teraz sobie gramy w tą wersję PS5, czyli to jest taka bazowa wersja, no nie, czy to by był Xbox Series X czy PS5, no to ta wydajność, ona jest podobna i ta gra powinna wyglądać moim zdaniem jednak trochę lepiej. Tutaj jest dosyć estetycznie, w sensie to wszystko jest tak zrobione, jakby było z 10 lat temu tworzone, w sensie wszystko jest takie statyczne, jest takie uproszczone i to sprawia, że po prostu może to nie odstrasza aż tak, ale na mnie na przykład nie zrobiło wrażenia. Po prostu wydaje mi się, że gra mogła spokojnie wyjść na przykład na PS4, bo to jest grafika, która sięga gdzieś tego właśnie poziomu. Okej, kolejna rzecz, którą chciałbym powiedzieć o grafice, to są kwestie takie techniczne.
Tutaj głównym problemem jest takim, że gra czasami potrafi rwać, zacinać się, jest taki nieprzyjemny tearing obrazu. Gubią się czasami pojedyncze klatki, potrafi się gra też na milisekundę zwiesić. I myślę, że to jest do poprawy, bo no, na pewno będą jeszcze patche tutaj. Codemasters, myślę, nie powiedział ostatniego słowa w tej sprawie. To, co prawdopodobnie im się nie uda teraz poprawić, to taki obrzydliwy popin obiektów tych w oddali po prostu. To jest tak, że gra podmienia tekstury niskiej rozdzielczości na te wyższej i to po prostu strasznie się rzuca w oczy. Coś takiego nie powinno występować w grze z tej epoki. No i to pewnie będziecie widzieć, no bo to widać cały czas. I to rwanie, i ten popin. To będzie coś, o tutaj na przykład znak drogowy sobie pojawił się z opóźnieniem. Tutaj jakieś tam krzaczki, które pojawiają się jakby w trakcie jazdy. Oczywiście jeżdżąc tutaj szybciutko, ciężko jest tak naprawdę zwrócić na to uwagę, ale słuchajcie, na takie rwanie, no to w rajdach nie powinno mieć miejsca. Trochę technicznie jest jeszcze do zrobienia. No, ciężko mi Codemasters nie wybaczyć tego, no bo to jest tak naprawdę pierwsza gra na Unrealu ich. I możliwe, że nie mają wprawy, oni swój silnik rozwijali latami i powiem wam, że trochę dziwię się, że porzucili ten silnik, a nie rozwijali go dalej. Myślę, że tak jest po prostu taniej, no nie? Jednak ta technologia Epica, ona jest dostępna, dużo, dużo firm z niej korzysta i to z jakiegoś powodu. No ale szkoda, ich silnik był też całkiem spoko, wyglądał dobrze nawet na swoje lata. Więc szkoda. No ale zobaczymy, czy w innych grach też się będą na to decydować. Przejdźmy może teraz do kwestii sterowania. One jest całkiem ciekawe, bo auto prowadzi się w sposób taki bardzo spodziewalny. W sensie wiemy, czego oczekiwać od samochodu w danym momencie. Ale widzicie, teraz wkroczyłem w taką sekcję Monte, gdzie jest lód. Szkoda, że tutaj odcinek się kończy, ale już tutaj nie jest tak jak na suchym asfalcie. Tutaj zawsze są te odcinki z lodem i tutaj sterowanie już jest wyzwaniem. Więc tutaj nie jest też tak, że to sterowanie jest bardzo proste, ale dojedziemy do następnego rajdu i ja będę kontynuował swoją myśl. Okej, tutaj zanim zaczniemy drugi odcinek, ja na chwilę porzucę jakby tą kwestię sterowania. Chciałem powiedzieć, że tutaj też powraca kwestia napraw samochodu. No tutaj o dziwo udało mi się auto w jednym kawałku dowieść, więc nie pokażę, jak to działa, ale myślę, że osoby, które jeździły chociaż raz w grę rajdową, wiedzą, że tutaj jest ograniczony czas, on jest dosyć mocno ograniczony tutaj i mamy tak naprawdę możliwość naprawy części rzeczy albo wszystkich, jeżeli się zmieścimy w czasie. Pamiętać trzeba, że mamy też budżet na naprawy, także w nim też się musimy zmieścić. Są często trzy opcje. Możemy albo szybko coś naprawić, co będzie mniej dokładne, ale szybsze i tańsze, albo dokładnie to naprawić, a jeżeli coś jest mocno uszkodzone, no to wtedy po prostu musimy część całkowicie wymienić. I to jest coś, co powraca z Dirt Rally 2.0. Tam było to zrobione w podobny sposób. Tak jak mówiłem, to sterowanie, one jest względem na przykład Dirt Rally 2.0 dużo pewniejsze, w sensie to auto się mniej ślizga. One ma napęd na 4 koła, więc one nie powinno się ślizgać, więc ja uznaję tą zmianę jako zwiększenie realizmu mimo wszystko, bo no bo to auto, one w Dirt Rally 2.0, te auta się ślizgały moim zdaniem trochę za bardzo. Ale też nie ma tak, że jest tutaj łatwo, bo zobaczcie, że te odcinki z lodem pokonuję już z dużym trudem. Tu już muszę uważać, bo koło się blokuje, koła się blokują, a tak naprawdę każdy zakręt taki na lodzie jest dużym wyzwaniem. Także tutaj fajnie, że twórcy tak dobrze to uwzględnili. To nie jest takie zero-jedynkowe, tylko po prostu w zależności od terenu różnie się to prowadzi. Jechałem też odcinek w deszczu i tam są podobne doświadczenia.
po prostu deszcz wpływa na to, że koła nie radzą sobie tak dobrze w zakrętach. I to jest super. Dobrze to jakby tutaj uwzględniono, ale tak na co dzień na suchym torze, czy to na żwirze, czy to na asfalcie, auto prowadzi się bardzo łatwo. W sensie, no jest to ułatwione dla po prostu szerszego grona graczy, myślę. No bo jednak taka seria na licencji, ona musi być wydawana jednak dla mas, dla fanów nie tylko samego ścigania się, ale też tych rajdów, prawda? Także to musi być po prostu dostępne dla jak najszerszego grona. Zobaczcie, co tam się dzieje w tle z drzewami. To nie wygląda dobrze, musicie przyznać. Jakby ten poziom graficzny no nie jest taki dobry. Trzeba przyznać, że te mapki są bardzo ciekawe, więc to jakby rekompensuje mi w pełni to, że ta grafika nie jest najładniejsza. Za to te mapy są ciekawe. Ja tutaj zamiast jeździć, to na razie to zwiedzam po prostu, jaką interpretację Monte Carlo proponuje Codemasters tym razem. I jest to całkiem ciekawe. Jest ciekawsze niż Dirt Rally 2.0. Na takim poziomie jak w WRC Generations, tam te mapki też były ciekawe, to były takie, no coś tam się działo na tych mapach, no nie, to jest też ważne, bo to wszystko buduje tą imersję, więc fajnie, że to jest. Zobaczcie teraz, że zjechaliśmy w niższą partię gór i tu jest już zupełnie sucho i tak faktycznie jest w Monte Carlo. Więc bardzo podoba mi się, że twórcy to uwzględnili. Jeżeli chodzi o sam dźwięk, no to tutaj jest też całkiem fajnie, bo te silniki brzmią przyjemnie, to możecie tam gdzieś w tle pewnie usłyszeć. To jest na poziomie, nic ponad, nic poniżej, jakby spełnia swoją rolę dźwięk w grze. Co ciekawe, soundtrack się doczekał też jakichś takich utworów licencjonowanych, co w sumie w grach WRC się dosyć rzadko zdarzało w przeszłości. W Dirtach też się rzadko to zdarzało w przeszłości. Na pewno w Dirtach... W Dirt Rally 2.0 nie zdarzało się to. Były tam jakieś tylko dograne kawałki przez twórców gry. Więc tutaj też spoko. Jeżeli chodzi o dźwięk, to w sumie na ten wstępny moment to nie mam za dużo do powiedzenia. Jest po prostu na poziomie. Okej, udało nam się przejść pierwsze zawody. Co ciekawe, one były dosyć krótkie. Tam wiadomo, jeszcze w następnym tygodniu musimy wrócić po następną część, żeby je całkowicie ukończyć. Chociaż nie, widzę, że czyli zakończyłem już trzeci i czwarty tydzień. Także tutaj tygodnie dosyć szybko lecą. Jak widzicie, tutaj mamy też ten panel znany z WRC Generations na przykład, gdzie musieliśmy po prostu zadowalać sponsorów, wykonując różne misje. No tutaj na przykład zmieścić się w budżecie naprawowym, albo na przykład osiągnąć jakiś wynik w serii WRC 2, no bo w tej akurat biorę udział w karierze. No a także tutaj mamy zawsze jakieś tam dodatkowe rzeczy do zrobienia, co zawsze podnoszą atrakcyjność gry. To ile naprawdę dostajemy kasiory od sponsorów sprawia po prostu, że możemy się rozwijać lepiej. Także ten tryb kariery, on powinien na jakiś czas nas tutaj zatrzymać. Tutaj też rozwijamy poprzez perki naszego szefa inżynierów, Chief Engineers. I tutaj są jakieś takie podstawowe perki, one są moim zdaniem nieciekawe. Zwiększanie czegoś lub zmniejszanie o ileś tam procent to nie daje jakichś takich odczuwalnych korzyści, zwłaszcza, że to się wbija dosyć powoli. Żeby uzyskać taki punkt, no to my musimy po prostu tydzień poświęcić na to, że nasz chief po prostu się będzie rozwijał. To samo, jeżeli chcemy po prostu rozwinąć swoich inżynierów, to też musimy po prostu
poświęcić jeden tydzień. Także no musimy w karierze balansować między zawodami, odpoczynkiem, a po prostu rozwojem. Jak to w życiu w sumie. I tak wygląda tryb kariery. Tutaj w sumie nie mam nic więcej do dodania. Do innych trybów przejdziemy sobie za chwilę, bo chciałbym najpierw przejść do tego trybu budowania, gdzie możemy po prostu zbudować swój wymarzony rajdowy samochód. On, co ciekawe, jest zbudowany naprawdę po naszemu, bo budujemy nie tylko tak naprawdę cechy takie pojazdu jak silnik, rodzaj silnika, rodzaj jednostki napędowej, od której firmy go weźmiemy, ale też możemy trochę pobawić się wyglądem, co jest spoko. Tutaj na przykład na początek wybieramy, gdzie będzie umiejscowiony silnik. W zależności od tego no ma to duże znaczenie jakby dla sterowności auta, bo ten ciężar jednak silnika jest na tyle dominujący, że on wpływa na to prowadzenie. Tutaj dla noobów takich jak ja sugerowane jest umieszczenie silnika z przodu, że to bezpieczna po prostu opcja, ale można się zabawić też innymi opcjami, budując sobie auto. No weźmiemy sobie to auto z silnikiem naprzód. No i tutaj decydujemy tak naprawdę, od kogo weźmiemy tą jednostkę. I co ciekawe, tutaj bardzo mi się to podoba, mamy też dostęp do części prawdziwych producentów, no nie, Toyoty, Hyundai'a, Forda. To są trójka producentów tej głównej, pierwszej klasy jakby WRC i bardzo mi się podoba, że to tu jest, czyli możemy zbudować po prostu swojego Hyundai'a na przykład, albo wybrać po prostu te części dostępne podstawowe i one, co ciekawe, mają różne cechy. Te są wypaśne, wszystkie tutaj twórcy nikogo nie faworyzują, a tutaj po prostu mamy tańsze części, które dają nam po prostu dostęp do uzyskania silnika taniej, ale coś za coś, bo tutaj na przykład mamy opisane, że część ma niższą jakość, jest używana, więc ma po prostu gorsze cechy. No tutaj po prostu to sprawia, że auto może się szybciej psuć, może być po prostu wolniejsze nieco. Chociaż tutaj jest napisane, no, trzeba nauczyć się czytać po angielsku, że wszystkie silniki dostarczają ten sam po prostu level wydajności, to tutaj pewnie liczy się to, że no tutaj w grach Codemasters używane auta, one się psuły szybciej po prostu. Taki był po prostu zamysł, no nie? Także tutaj sobie wybieramy po prostu, jeżeli ktoś uzbiera kasę, zobaczcie, że ta różnica w cenie nie jest zbyt duża, więc chyba lepiej wybrać jednak coś najlepszego w tym wypadku. Także tutaj moim zdaniem powinno się tutaj zaszaleć. No chyba, że potrzebujemy zbudować coś taniej, to tutaj też zaraz wam powiem, co ciekawe, jeżeli przekroczymy ten budżet, aha, bo to my nie jesteśmy w karierze, to dlatego nam nie mówi, ile nam zostało kasiory. Ale to tak już powiem na wstępie, na boku, że gdybyśmy przekroczyli ten budżet, to i tak możemy zbudować dane auto, tylko po prostu, żeby nie wkurzać sponsorów, musimy zrobić coś, żeby później się zmieścić w tym budżecie takim tygodniowym, czyli powinniśmy coś sprzedać po prostu. Także to spoko. Gra po prostu nie odmawia nam zrobienia takiego auto. Wierzy, że wiemy, co chcemy zrobić, ale jeżeli my przekroczymy ten budżet, sponsor wyłoży nam kasę, ale obniży zaufanie do nas. No nie? Także tutaj teraz wybraliśmy wszystkie takie cechy prędkościowe, no to teraz możemy pobawić się wyglądem. Tutaj są fajne o tyle rzeczy, że to później można troszkę skustomizować, co sprawia, że auto jest takie indywidualne, może bym powiedział, i to jest całkiem spoko. Tu są sznyty takie trochę innych marek, bo to wszystko jest bez licencji. To przypomina troszkę Forda, to trochę jakby jakiegoś Mitsubishi albo coś takiego, ale to są tylko takie jakieś, to bardziej Mitsubishi chyba, co nie? To przypomina jakieś tam marki, ale nie jest to bezpośrednio jakieś firmy, więc my tworzymy takiego no-name'a. Później możemy go nazwać, więc to daje całkiem fajne po prostu
możliwości stworzenia sobie coś po swojemu. Jakby było jeszcze więcej tych opcji, to na pewno bym je przyjął z otwartymi ramionami, ale dzięki temu, że tego jest po kilka z każdej rzeczy, ale jest dużo do wyboru, bo tutaj wybieramy lusterka, wybieramy światła, nawet tą klatkę taką, która wpuszcza powietrze, też możemy sobie wybrać. Trochę się czuję niczym w jakimś starszym Need for Speedzie, ale tutaj ma to wszystko sens, no bo to w prawdziwych rajdówkach właśnie tak wygląda. Także tutaj te rzeczy, one składowo sprawiają, że to auto wygląda tak indywidualnie. Później możemy je oczywiście też okleić naklejkami, co sprawia po prostu, że to auto tak indywidualnie wygląda. Ja myślę, że twórcy w update'ach mogą dostarczyć jeszcze jakieś tam dodatkowe opcje wyglądu, żeby po prostu jeszcze ciekawsze to wszystko było. Na ten moment powiem tak, że to budowanie aut nie było jakimś game changerem dla mnie, ale fajnie, że jest, to jest zawsze coś świeżego. Później, jak widzicie, możemy podsumować to, przychodzi czas rozliczenia się i po prostu możemy taką po prostu brykę sobie stworzyć i ją nazwać na przykład. No dobrze, przejdźmy do kolejnej kwestii. Chciałem teraz chwilę powiedzieć o Rally School. To jest po prostu taki samouczek, coś jak z licencję z Gran Turismo, może coś w tym stylu, i polega po prostu to na tym, żeby nas poduczyć jakiś tam podstaw. To jest przydatność tego, ja oceniam na taką minimalną z plusem. Tu są fajne rzeczy, ogólnie ja lubię takie rzeczy, bo to jest zawsze coś innego, coś dodatkowego. Tutaj są też nagrane te wstawki z poradnikami, wstawki audio, które po prostu nam mówią, dlaczego nam to w ogóle pokazują, dlaczego każą nam to zrobić. Więc to jest spoko, ale to nie jest zbyt rozbudowane, żeby tak naprawdę czegoś nas nauczyć. No i tutaj też po raz kolejny ubolewam nad tym, że zapomniano o napisach. No, przejdziemy sobie jeden taki tor, w którym po prostu musimy przejechać wszystkie jakby bramki, nie możemy uderzyć w nic czerwonego, zostać jakby na granicach toru i ukończyć tor w 14 sekund w tym przypadku, bo można wybrać opcję szutrową, asfaltową oraz śnieżną. No to tutaj pojechaliśmy sobie asfaltową. No i jedziemy. Tutaj co ciekawe, też twórcy zbudowali swoje auto na potrzeby gry. Oj. O, i tutaj na przykład nie udało mi się wykonać zadania, bo uderzyłem w słupek. Czyli muszę lekcję powtórzyć, jeżeli chcę ją ukończyć. No i tak naprawdę brakuje trochę tak naprawdę tego, żeby to nas tak na dobre coś nauczyło. To po prostu są takie jakby poradniki, samouczki. To nawet nie jest wymagane przez grę. To nie włącza się na początku gry, także to jest takie zupełnie opcjonalne, dodatkowe po prostu rozrywkowe tryby. No i tutaj chyba problem, nie zmieściłem się w czasie. Nie, zmieściłem się w czasie, więc tym razem udało mi się zaliczyć. Więc to jest po prostu coś takiego. Pokażę wam jeszcze takie dalsze, jakie tam są. Na przykład nauka hybrydowego, napędu hybrydowego, no bo w tym WRC 1 jest możliwość przecież tego elektrycznego doładowania się, no bo to są silniki hybrydowe. Jesteśmy teraz w hybrydowej erze w WRC 1. Także tutaj na przykład pokaże nam gra, jak działa ta jednostka. Także to są takie naprawdę podstawy, ale fajnie, że to jest. Nie, mi to przypomina w Kolinie jedynce też były takie jakby dodatki i one zawsze były fajnie potraktowane. Robiły zawsze wrażenie. No teraz jest niestety już inne czasy, już takie rzeczy po prostu raz, że nie są potrzebne, bo ludzie wiedzą,
w co grają, ale jest, faktycznie może się zdarzyć ktoś, kto sobie chce wchodzić dopiero w te rajdy i poznać te zasady, więc tak jak mówię, dobrze, że to jest. Lepiej, że to jest, niż żeby tego nie było. Trzeba przyznać, że w ogóle działanie tych hybrydowych... O, niestety nie zaliczyłem. Nie szkodzi. Działanie tych hybrydowych silników jest odczuwalne, no bo dostaję takiego kopa na przyspieszeniu, że aż czasami ciężko to po prostu ogarnąć. Czuć to po prostu, że dostajemy takiego kopniaka. To się oczywiście ładuje poprzez hamowanie, więc nie zawsze mamy dostęp też do tego efektu. Fajnie też, że to też uwzględniono, no bo w prawdziwych rajdach też to jest. Kolejna rzecz, którą chciałbym omówić, to momenty, moments. To jest taki... Aha, dobrze, podłączymy się do serwerów. O, udało się, dosyć szybko. Tutaj widzicie, że gra nie wymaga internetu. Nie byłem podłączony przed chwilą do serwerów. Serwer jest wymagany do tego trybu, bo tutaj się zawody zmieniają co jakiś czas. Tutaj te z gwiazdką to są te nowe, świeżo dodane. Także tutaj bardzo mi się to podoba. Te momenty to są po prostu tak jakby z kontekstem opisane zawody takie tygodniowe. Bardzo mi się to podoba, że tutaj twórcy napisali coś więcej od siebie. Na przykład tutaj event, który przypomina wydarzenia z 2020 roku i Hyundai Daniego Sordo, on wtedy po prostu miał pewnie jakiś tam dobry wynik i twórcy postanowili, że odwzorują taką sytuację i my sobie w tym pojedziemy. Tutaj na przykład mamy po prostu jakieś tam specyficzne jakby wyzwania i że musimy sobie tym Fordem Pumą zrobić coś takiego, no nie? Także to bardzo mi się podoba. To są krótkie odcinki. Tu widzę, że są też dłuższe, na przykład tutaj rajd z lat 80., czyli historyczny rajd. No to zobaczcie, że nie jedziemy jakimś nowym autem, tylko jedziemy sobie Lancią. Także tutaj to jest też uwzględnione. I pojedziemy sobie jedno takie wyzwanie, takie krótkie też, żeby nie zajmować dużo czasu, ale też żeby pokazać jakąś inną mapkę. No i mamy tu od Tanaka i jego partnera, który mu tam tłumaczy. No i tutaj musimy, naszym celem jest po prostu, żeby być wyżej niż 10. miejsce. Moim zdaniem to jest bardzo fajnie zrobione. To też jest kolejna rzecz, która nie wymaga od twórców jakoś dużo pracy. Oczywiście trzeba tam merytorycznie poprzygotowywać jakieś tam informacje podstawowe, ale dzięki temu mamy coś świeżego. To się zawsze chwali. No dobrze, wystartujemy sobie. Ten Ford bardzo ładnie. Nie, jeżeli chodzi o modele aut, to one są w porządku. Tam zobaczcie, są drobne glicze związane z oświetleniem, ale to też myślę, że jest do poprawienia jeszcze. To są takie drobnostki. One nie sprawiają, że gra jest jakoś dużo gorsza. To są po prostu takie szczegóły, które trzeba naprawić. Okej, czyli teraz pojedziemy sobie pełny taki rajd z tym hybrydowym silnikiem. No ta Puma jest naprawdę dzika. Tutaj ten kop mocy jest taki, że aż po prostu czasami boję się ten gaz wcisnąć przy zakrętach, bo no można po prostu wylecieć z tego zakrętu pod wpływem tego boosta. Także te hybrydy to nie jest tylko taka dodatkowa moc surowa, tylko to jest po prostu no coś nowego, co kierowcy też musieli się z tym mierzyć. Słuchajcie, jak sobie tak jedziemy, to jest dobra okazja, żeby pokazać po trochu wszystkie kamery. Proszę, tak, chciałem też pokazać model zniszczeń, wink wink. No i on jest tu słabszy niż na przykład w Dercie Rayleigh. Możliwe, że wynika to z licencji na WRC, na te realistyczne jakby wszystkie rzeczy, to tutaj
No, te gry licencjonowane, one mają to do siebie, że ten model zniszczeń jest kiepski. No dobra, pokazujemy kamerę. No tutaj na początku kamera taka oddalona, czyli pozwalająca nam lepiej zobaczyć, co się dzieje jakby wokół. Ale jest też taka standardowa kamera bez maski. Jest też kamera na masce, ona bardzo na przykład się przydawała w WRC Generations. Tutaj jest możliwość włączenia, wyłączenia sobie świateł w dowolnym momencie. Ja sobie lubię je włączyć, żeby lepiej widzieć. To zawsze się przydaje. No, kończąc myśl, w WRC Generations się przydawało, bo kamera z tyłu, ona była taka zbyt luźna i ona była po prostu nieprzyjemna. Jeszcze bardziej ciężko było po prostu wyczuć się ten pojazd. Tutaj niesamowite jest po prostu to, jak dobrze czuć pojazd. Powiedziałem to, zjeżdżając właśnie z trasy. To dodaje mojemu stwierdzeniu na pewno realizmu. Nie, po prostu nie znam tej trasy jeszcze. Gram dosyć krótko. Ale myślę, że to mi wybaczycie. Takie drobne błędy, jak do was mówię. No i tutaj też ostatnio bardzo popularna kamera, która jest ze środka, ale jednak bez widoku kierownicy. Czyli jak jedziemy sobie na kierownicy, to powinna być nasza ulubiona kamera. Różnie to bywa. Niektórzy wolą jednak widzieć tą kierownicę, a nie widzieć rąk na przykład. Tu kolejna kamera, jeszcze dalsza. Powiem tak, że tutaj już średnio niestety widać, co się dzieje. Nie wiem, czy ktoś używa takiej kamery. Tutaj ten czarny pasek. No tak naprawdę mamy słaby ten widok, no nie? W sensie mało widać. No ale możliwe, że ktoś korzysta. To już chyba wolę ten widok z kierownicą. On całkiem przyjemny jest zrobiony. Tutaj lekko się trzęsie. O, hybryda daje o sobie znać co jakiś czas. Przypomina o swoim jestestwie. No i mamy z powrotem kamerę taką z tyłu. W tej grze moja ulubiona. Nie zawsze tak jest. To też zależy właśnie, czy się gra na kierownicy, czy na padzie. No ja ogrywam na DualSense dzisiaj na chillu. I myślę, że jest spoko. W sensie to sterowanie jest na pewno dużym plusem. Sprawia, że ta gra normalnie jest dostępna dla wielu graczy. Tak jak kiedyś graliśmy w Kolina dwójkę i grali ci, co lubią rajdy, ci, co czasami tylko grają w wyścigi, a mimo tego dobrze się wszyscy bawili i dla mnie to jest spoko. O tutaj jak widać, jako jedyny zajechałem opony, a do tego ledwo się zmieściłem na podium, ale z tego, co widziałem w Objectives, to tam miałem być 10, więc teoretycznie zaliczyłem wyzwanie. Ale co ważne, no tutaj jak widać wszystkie wspomagacze mam włączone, siara. Jak widać jest tutaj też pokazane czasy innych i zawsze, ja to zawsze lubię, bo to porównywanie się to jest najlepszy jakby wskaźnik tego, czy dobrze nam idzie, czy nie. No nie? Jedziemy, porównujemy do innych i to jest takie obiektywne po prostu. Jest po prostu czasy innych i jeżeli są lepsze, to znaczy, że no nie poszło nam jakoś super, no nie? Także tutaj się zbiera jakieś expy, jakieś levele dodatkowe. Ten poziom jest ogólny dla wszystkich trybów. Czasy się porównują, także ten tryb ma w sumie wszystko, co mieć powinien. Co ciekawe, ja mogę to powtórzyć, także to jest trochę inaczej niż w niektórych grach. W Dercie 2 mogliśmy niektóre zawody tylko raz przejechać i to też był dobry wskaźnik, no bo jeżeli ktoś powtórzy, ja bym teraz powtórzył ten tor, to już bym dużo lepiej sobie z tym poradził, no nie, mogę się go jeszcze poduczyć, więc no tutaj można jeszcze swój czas w rankingach poprawiać, spoko, też jest to w porządku. Ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj omówić, to jest tryb multiplayer. On jest, bo jest. Tam są jeszcze kluby dają większe możliwości, bo tam wchodzi wtedy ta aplikacja RaceNet i można ze znajomymi sobie właśnie pojeździć, tak jak jest tutaj pokazane, że można tworzyć te kluby, dołączać do nich. Jak ktoś gra ze znajomymi albo
albo ma jakąś tam grupkę gdzieś tam na Discordzie czy na Facebooku, no to dla tych osób to zawsze spoko, bo później łatwiej mi jest stworzyć po prostu jakieś takie zawody. No ale są też przeglądarki, jakby serwerów, że możemy sobie poszukać jakiegoś tam rajdu. Przy premierze tutaj dużo dobrego się dzieje, że po prostu dużo osób jeździ. Jak widać, do 32 osób może brać udział w zawodach, to też jest spoko. Można też wskoczyć do meczu quick albo otworzyć samemu po prostu coś. Także tutaj jest to wszystko na takim rozsądnym poziomie. Brakuje takiej głębi jakby w multiplayerze, bo to są tak naprawdę zwykłe wyścigi, no nie? Odpalamy, wyłączymy mikrofon w tym wypadku. Odpalamy sobie wyścig i jedziemy. I tak naprawdę są tu rajdy, oczywiście też są pojedyncze jakieś tam. To zależy właśnie jak admin serwera utworzy. Jak on utworzy coś głębszego, no to jest więcej. Może utworzyć równie dobrze pojedyncze zawody i też to się tak jedzie. Więc to jest dosyć proste. Okej, co ciekawe, udało mi się w końcu dostać. Nie jest to też takie łatwe, bo to admin serwera jakby musi potwierdzić. Pojedźmy sobie Matizem, skoro to jest nasz zbudowany przed chwilą Matiz. Chyba nie udało mi się go wybrać, zaraz zobaczymy. I tutaj wyścig tak naprawdę jest prosty, bo nie widzi się innych, widzi się po boku tabelkę z innymi kierowcami. Możemy wtedy tak wizualnie porównywać. Jest też przecież time split, których w prawdziwym świecie chyba nie ma, tak jak kiedyś. Teraz się już tak nie mierzy. Odcinku, chociaż wydaje mi się, że jak w telewizji oglądałem, to jeszcze były. W każdym razie kierowcy nie mają takich danych od razu na pewno, no nie? A my mamy. Okej, udało nam się dołączyć do wyścigu. Trochę to wszystko trwa, jak widzicie, jest trochę bugów, jest 32 osoby na serwerze, każdy musi coś tam kliknąć, zatwierdzić. To niestety przedłuża. Twórcy powinni pomyśleć nad jakimś innym systemem, który by bardziej wymuszał jakby te zatwierdzanie. No jak widać, pojedziemy naszym Matizem WRC. Już się nie mogę doczekać. Pewnie zlecę tam w greckiej mapie. To łatwo jest zlecieć, więc pewnie nie skończy się to dla mnie dobrze, ale mam porównanie 32 osoby. Jak nie będzie ostatni, to będzie dobrze. Jedziemy. Ach, jak pięknie brzmi ten Matiz 2.0. No, tak jak myślałem, nie ma lekkiej gry. Jak możecie zobaczyć też w deszczu, to sterowanie jest dużo trudniejsze, w sensie te zakręty są jeszcze bardziej zdradliwe. Tutaj bardzo ciekawe są te wały takie, które ratują w sumie nas przed niektórymi dziurami. I fajnie, że one są. One w realu chyba też są, więc to jest też miły smaczek. Słuchajcie, ja nic nie widzę. Włączę sobie kamerę z maski, żeby mieć lepszy widok. Ten efekt deszczu jest taki dosyć mocny. O, już chyba dwie osoby wyleciały z trasy, bo powychodziły. Także dobra nasza. Radzimy sobie jakoś tym naszym pojazdem. No i tak słuchajcie, myślę, że powoli można zacząć podsumowywać. Ogólnie z rzeczy, które mi się podobają, to, że to jest chyba jedna z takich najbardziej od bardzo dawna gier Codemasters, które coś zmieniają. W sensie trochę nawet nie czuć, że to jest gra Codemasters. Oni mieli taki swój specyficzny styl, swój własny silnik i od razu można było wyczuć, co jest ich grą, a co nie. I tutaj jest taki powiew świeżości. I ja tego na pewno nie mogę odmówić. Na plus też model sterowania, jeszcze go
rozpracowuje, że tak powiem, ale wydaje mi się, że jest dobrym krokiem. W Dirt Rally 2.0 się dużo wkurzałem, że auto mi wpada w poślizg, chociaż wcale nie powinno tak być. A tutaj mam takie wrażenie, że jak mi wpada w poślizg auto, to znaczy, że sobie na to zasłużyłem. Więc uważam to za dobrą monetę. Na pewno sterowanie jest lepsze dużo niż w WRC Generations, czyli poprzedniku takim tej serii po prostu, no bo tam sterowanie było na poziomie takim mocno arcade'owym, takim średnim niestety, no nie? A tutaj plus za to sterowanie. Jeżeli chodzi o grafikę, to ja się do niej już chyba przyzwyczaiłem, bo nie przeszkadza mi, ale trzeba zaznaczyć, że to nie jest jakby szczytowa klasa jakby tej nowej, obecnej już generacji, no nie? Są tutaj gry, które udowadniają, że można ładniejsze tytuły robić. Nawet same gry Codemasters moim zdaniem były ładniejsze w poprzednim wydaniu. Na przykład Grid Legends moim zdaniem jest dużo ładniejszą grą niż ta gra, która jest jednak 2 lata młodsza, no nie? Rok młodsza ponad. Prawie 2 lata młodsza, no nie? Także tutaj jestem w szoku, że ta zmiana silnika na Unreal wywołała takie efekty. No tutaj też technicznie no czuć to rwanie klatek niestety. Ono przeszkadza właśnie w rajdach, no bo to takie rwanie może sprawić, że my zrobimy coś, co nie do końca chcieliśmy. To rwanie się zdarza tylko raz na jakiś czas, ale jest wystarczające, żeby o nim wspomnieć. Gubi czasami klatki gra, jest ten tearing, czasami mniejszy, czasami większy, tego aż tak mocno się nie czuję. Na szczęście jest 60 klatek, także nie ma tu mowy o graniu w 30, nie ma takich trybów graficznych też tutaj do wyboru, ale no w rajdach musi być te 60 klatek. No właśnie tylko szkoda, że nie zawsze jest tu utrzymane. Jeśli chodzi o muzykę w grze, no to ona jest na wysokim poziomie, tutaj tak jak wspominałem. Jest soundtrack, jest soczysty dźwięk z silników, także jest wszystko bardzo miłe, to sprawia dobre wrażenie. Nie jakieś ponad to, co się dzieje w innych grach, ale też nie poniżej, więc tutaj jest git. Kolejna sprawa, którą chciałem omówić, to kwestie tej polskiej wersji językowej. Strasznie szkoda, że jej nie ma. Ja uznaję to za minus, bo wiem, że taki wydawca jak Electronic Arts mógłby bez problemu to dźwignąć. Codemasters samodzielnie wydając Dirt Rally 2.0, samodzielnie tłumacząc, bo tam wydawało chyba Koch Media, z tego co kojarzę, no to potrafiło zadbać, żeby pilot mówił po polsku. A zobaczcie, że nawet WRC Generations miał napisy, a Nakon nie jest jakimś dużym wydawcą takim, no na pewno nie jest tak dużym jak Electronic Arts, no nie? Też nie jest jakimś tam najmniejszym wydawcą. W końcu za chwilę wydadzą Test Drive'a, więc nie ma lipy, ale przynajmniej potrafili zadbać o napisy, a tutaj dziwi mnie to, szczerze mówiąc, gdybym miał okazję kogoś z Electronic Arts zapytać, jaki jest powód takiej decyzji, to bardzo bym był ciekawy. Możliwe, że powód tego to jest to, że gra na premierę kosztuje 200 zł. I jak na grę premierową dużego wydawcy to jest bardzo mała kwota. Te 200 zł rzadko wychodzą gry w tym pułapie cenowym takich dużych wydawców. No nie. Wydawca lubi trzasnąć 350 zł, a później szybko obniżki. Tak robią niektórzy wydawcy, no nie? A tutaj mamy 200 zł i jeszcze potencjał na to, że będą jakieś zniżki, bo Electronic Arts jako wydawca często robi jakieś zniżki, więc myślę, że już przy świętach kupimy grę moim zdaniem za 5 dyszek taniej. Także cena jest bardzo dobra, no nie? Tutaj nie widziałem też mikropłatności, jakichś takich rzeczy, także tutaj no jest to takie Electronic Arts w wersji budżetowej. Ten wydawca rzadko stosuje taki zabieg. To jest najczęściej stosowane przy tych grach z serii Originals. Na przykład jak wychodziło It Takes Two, no to tam też była niższa cena.
No ale tam było tłumaczenie na język polski, więc no to jest bardzo ciekawe. Ogólnie podsumowując, to polecam przede wszystkim ogranie tego próbnego trybu, bo to tak naprawdę te 5 godzin powiedzą wam wszystko. Czy wy polubicie tą grę i pobiegniecie na półki sklepowe, czy tą cyfrowe, żeby grę zakupić, czy sobie odpuścicie. Ja na razie sobie odpuszczę. Słuchajcie, nadrabiam tytuły starsze i dobrze mi z tym, więc ja na pewno się nie będę śpieszył z zakupem gry, ale tak ogólnie to na pewno jest na mojej liście do zakupu i będę chętnie do tego tytułu wracał, bo jest dobry. Sumarycznie jest dobry i mogę polecić. Jeżeli ktoś ma wolne 200, a nie ma nic do nadrabienia, tak jak ja, to ja mogę polecić i tak naprawdę to jest mniej więcej wszystko, co na tym etapie mam do powiedzenia na temat tej gry. No to nic, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Jeżeli ktoś dotarł oczywiście do tego momentu, to się okaże za niedługo, jak wrzucę ten materiał. Ja muszę go trochę powycinać, trochę głupot powyciszać. I myślę, że będzie to w miarę znośne do oglądania. Potrzebuję waszego feedbacku. Dajcie znać, czy w ogóle taka forma na moim kanale interesuje. Mój kanał jest mały, no nie? Jeszcze się rozwija, więc jeszcze możemy dużo rzeczy jakby dostosować. Także dajcie koniecznie znać, czy takie dłuższe materiały, ale takie zrobione bez skryptu, to widzicie, czy w ogóle kompletnie mówiłem od rzeczy i powinienem sobie przygotowywać skrypt albo ćwiczyć tą formę po prostu dalej. Jestem ciekawy, co sądzicie na ten temat. Może... o, może to być znak, bo właśnie wywołałem nieodwracalne uszkodzenia, więc nie ukończę rajdu. Czy to jest znak? Dajcie znać w komentarzach. Możecie zobaczyć, jak się pięknie gliczuje gra na koniec. Jeżeli twórcy to poprawią, to... O! Też tam byłem. Współczuję. Co ciekawe, słuchajcie, byłem 10. Jako osoba, która nie dojechała, ale nie dojechałem najdalej. Także poszło mi dobrze. I tak jestem dumny, jak na swoje gadanie, bez skupienia, bez kierownicy. Także tutaj byłem 10, nie dojeżdżając. Także uznaję to za sukces. No nic, dziękuję wam za obejrzenie jeszcze raz i życzę wam miłego weekendu, miłego tygodnia, zależy kiedy to oglądacie. Dajcie znać w ogóle, co myślicie sami o WRC, jeżeli testowaliście. A ja pakuję się na lawetę i jadę na chatę. Grecja mi chyba nie służy. Na razie. Cześć.